Pokutujcie i nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Janie. To ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Nie upieraj się teraz. Trzeba nam bowiem uczynić wszystko, czego chce od nas Bóg. Ten jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Giz, możesz przetestować mój hełm Holo 9? Trochę zamula, odkąd go odzyskałem. Odzyskałeś? Zgubił się? Nie, pożyczyłem Maxowi. Już wiem, co jest nie tak. W pamięci hełmu pojawiło się kilka nowych gier. Tylko dziwne, że żadna z nich nie jest dostępna w sprzedaży. Max zainstalował ci kradzione gry? Nie, to na pewno nie o to chodzi. Krzyś, widziałeś gry? Tak. Czad, co? Ściągnąłem je z nowej stronki z torrentami. Torrenty, tak? Znaczy kradzione? Wyluzuj, Marudo, to nic takiego. Max, ja oddzwonię. Słuchaj, ja nie... Nie zamierzam słuchać. I nie obchodzą mnie jego wymówki. To, co zrobił, to kradzież. A jeśli będziesz grał w te jego gry, to tak jakbyś sam je ukradł. Prawda? O, i co ja mam zrobić? To mój partner w najtrudniejszych turniejach. Wygrywamy, bo on jest naprawdę dobry. No i co zrobisz, Krzysiu? A muszę coś zrobić? Po prostu nie będę w nie grał. I nic mu nawet nie powiesz? Pozwolisz mu dalej to robić, choć wiesz, że to jest złe? No. Księga ksiąg! Zabieram was na spotkanie z człowiekiem, który mówił prawdę każdemu, kogo spotkał, nawet jeśli w ten sposób ryzykował własnym życiem. Giz, gdzie jesteśmy? Premię żmijowna! Kto wam powiedział, że zdołacie uniknąć zbliżającego się gniewu? Zatroszczcie się tedy o to, żeby wydawać owoc godny nawrócenia!
I nie pocieszajcie się nawzajem, mówiąc: mamy przecież ojca Abrahama. Zapewniam was bowiem, że Bóg może sobie powołać do życia synów Abrahama z tych oto kamieni. Mówi się, że jesteś Mesjaszem. Co na to odpowiesz? Ja was chrzczę wodą, byście porzucili grzech i nawrócili się do Boga. Lecz ten, który idzie za mną, większy jest ode mnie. Tak wielki, że nie jestem godzien być jego sługą i nosić mu sandałów. Czy masz na myśli mnie? Ale co mamy robić? Nie, absolutnie nie. Wiesz chyba, kim jestem, prawda? Tak. I wiem, jaką hańbę przynosisz temu świętemu miejscu. Złamałeś prawo Boże, wiążąc się z żoną swego brata. Tak Pan powiedział Mojżeszowi. I dlatego ja mówię, popełnili oni kazirodztwo. Okej. Zostawcie ich! Zabierzcie mnie stąd! Już! Och, pozwolisz, żeby uszło mu to na sucho? Myślisz, że ktoś w ogóle go słucha, Herodiado? Nie ma się czym przejmować. Nauczycielu, co zrobiłeś? Powiedziałem prawdę komuś, kto zgrzeszył. Ten ktoś to Herod Antypas, potężny władca. On się raczej nie zmieni. Zostanie więc osądzony przez władcę nieba i zapłaci cenę większą, niż możemy sobie wyobrazić. Salome, służący opuścili salę tronową. Twój ojciec jest już sam. Herod nie jest moim ojcem. Po prostu zrób to, co ćwiczyłyśmy. Jan Chrzciciel! On mnie publicznie poniżył! Powiedz mu, Salome! O tak! Całe miasto o tym gada. Spokojnie, Herodiado. Nikogo nie obchodzi gadanina jakiegoś szaleńca. Dobrze, nie broń mnie, ja jestem tylko twoją żoną. Ale broń siebie. Ilekroć Jan mówi o swoim Bogu, podważa twoją władzę. To prawda. Dobrze, każę aresztować Jana Chrzciciela. Czy to cię zadowoli? Na razie. I wtedy postanowiliśmy przyłączyć się do Jana. Wszyscy, z którymi biwakowaliśmy w ostatnich tygodniach, opowiadali podobne historie. Ale czy na początku nie baliście się go trochę? No wiecie, te włosy. I zwierzęce skóry. I nauczenie. Jesteście z nami już na tyle długo. Nie sądzicie, że Jan wie, jak przyciągnąć uwagę? Chce, byśmy usłyszeli prawdę. Nawet jeśli my nie chcemy słuchać. Brzmi znajomo. Powinniście sami poznać Jana. Dobra, ale najpierw mam pytanie. O co chodzi w tym zanurzaniu ludzi w wodzie? A, to jest chrzest. Ci ludzie odwracają się od grzechu i przyjmują Boże przebaczenie. Tyle to już wiem, Giz. Chodzi Ananie, mi o... Ugościliście naszych nowych przyjaciół?
Staraliśmy się, nauczycielu. Może macie ochotę coś zjeść? Z wielką chęcią. Co to jest? Miód i szarańcza. I ty zjesz to? Tak, nawet tu na pustyni pan nas zaopatruje. Jasne. Wchodzę w to. Ja też. Nauczycielu, oto ten, który był z tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym ty wydałeś świadectwo. Teraz udziela chrztu. I wszyscy idą do niego, zamiast do nas. Sami wiecie, że wyraźnie wam mówiłem. Nie jestem Mesjaszem. Mam tylko przygotować mu drogę. Doznaję w pełni radości z jego dzieła. Ale nauczycielu... On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Rozdzielcie się, znajdźcie chrzciciela! Co mamy robić? Ukryjcie się w sitowiu nad rzeką, już szybko! No tak, no! Sprawdźcie to! Nie! Szybko, chodź! Co teraz zrobimy? Musimy pomóc Janowi. Za późno. Wygląda na to, że Księga Ksiąg przeniosła nas kilka miesięcy w przód. O nie! Musimy się dowiedzieć, co z Janem. Właśnie od niego wracamy, dzieci. Jest więziony w cysternie pod pałacem Heroda. Jan posłał nas, abyśmy cię zapytali, czy jesteś tym, który ma przyjść? Czy też innego mamy oczekiwać? Idźcie i opowiedzcie Janowi, co słyszycie i co oglądacie. Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci są oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim opowiada się dobrą nowinę. I powiedzcie mu: a błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Tak, panie, tak uczynimy. Chodźcie, sprawdźmy, jak można pomóc Janowi. Mamo, Jan Chrzciciel jest w lochu. To ci nie wystarczy? Nie, nie wystarczy. Co gorsza, odkąd tu jest, Herod go nawet odwiedza. Słucha tych jego nauk o grzechu i zbawieniu. I chyba nawet mu się to podoba, bo nie robi z nim nic. Ale my możemy coś zrobić. Szybciej, Giz! I chciałbym chociaż raz pójść gdzieś i wejść przez drzwi jak normalny człowiek. Nie tak głośno! Nie możemy dać się... złapać? Nie lubię się przytulać! Uciekaj, Ola! Z drogi! To te dzieci, które były z Janem Chrzcicielem, łapcie je! Thank you.
pobiegł! Ja w kierunku wieży zachodniej! Ty idź tamtędy, a wypaj za mną! Janie? Jesteś? Kto to? Jan? Janie, to ja, Krzyś! Przyszedłeś do Jana Chrzciciela. Teraz już Jana Więźnia, tak? Nie mów tak. Musi być jakiś sposób, żeby cię stąd wyciągnąć. Pismo mówi o posłańcu, który woła: drogę Panu przygotujcie na pustyni. Wyrównajcie na pustkowiu drogę dla naszego Boga. Ja jestem posłańcem. Jezus jest Panem. Teraz On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Nie, nie rozumiem. Wytłumaczysz mi to, jak cię stąd wyciągnę. Szybko, tutaj! Cudownie! Cudownie! A więc, co zrobisz dla mnie? Proś mnie o co chcesz, a dam ci. Przysięgam, że dam ci nawet połowę mojego królestwa. Jak myślisz, o co mam prosić? Proszę, by zaraz podano mi na tacy głowę Jana Chrzciciela. Ty wiesz, że nie mogę złamać obietnicy złożonej wobec kości. Strażnik! Idź do więzienia i zetnij Janowi głowę. Szybko! Musimy znaleźć Krzysia! A! Olu! Znalazłem Jana! Za późno! Krzysiu, oni poszli ściąć mu głowę! Co? Nie! Dalej, ruszajcie! Wstawaj, idziemy! Chodźcie! Dlaczego to się musi tak skończyć? Krzysiu... Księga Ksiąg? Nie teraz! Czy
czy właśnie stało się to, co myślę, że się stało? Czy Jan? Jan zawsze mówił prawdę, bez względu na konsekwencje. Hej, Krzysiek! Jak ci się podobają nowe gry? Ja kazałem mu je usunąć. Co? Nie miałeś prawa tego zrobić! Nie, to ty nie miałeś prawa, Max. Wiesz co? Kradzież jest zła, nieważne czy ściągniesz torrenta, czy wejdziesz do sklepu i wsadzisz egzemplarz do kieszeni. Mogę być twoim kumplem, ale nie będę z tobą grał, jeżeli będziesz kradł i oszukiwał. I taka jest prawda. Hej, może to, co zrobiłem, nie było w porządku. Ale za to jako pierwszy w szkole mam najlepsze gry! Ha! Wiecie co? Chyba zaczynam rozumieć, dlaczego Jan Chrzciciel musiał czasami tak głośno krzyczeć. Tak, to jedyny sposób, żeby dotrzeć do niektórych ludzi. Ale dziś dajmy Maxowi trochę czasu, żeby zrozumiał, w czym rzecz. Co wyszliście zobaczyć na pustyni? Człowieka w miękkie szaty ubranego? On jest tym, o którym napisano: oto ja posyłam mego posłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z kobiet nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Całkiem zmień dla ciebie, Panie, żyć już chcę, moje życie.